Według badania Barometr Providenta w tym roku najpopularniejszym prezentem na komunie są pieniądze. 57% badanych zadeklarowało, że właśnie na ten cel chce podarować pieniądze. Drugie na liście to są gadżety technologiczne, a więc smartfony, laptopy. I tutaj około 41% badanych mówi, że właśnie taki prezent planuje podarować dzieciom przystępującym do komunii. Następne w kolejności są rowery. Mniej popularne stają się wszelkie zegarki, łańcuszki, pamiątki czy książki. I tutaj jedynie od 2 do 10% badanych deklaruje, że właśnie takie prezenty chce podarować dzieciom. Jeżeli chodzi o wydatki komunijne, to najwięcej wydają oczywiście rodzice. Rodzice na ten cel przeznaczą około 3800 zł. Sporo mniej, niemniej jednak wciąż wiele, wydadzą rodzice chrzestni, którzy planują podarować kwoty rzędu 1200 zł bądź prezenty o tej samej wartości. Inne osoby, które są zapraszane na komunię, wydają połowę mniej, czyli kwotę około 600 zł. Jeżeli chodzi o źródło finansowania komunii, to tutaj większość respondentów wskazuje, że przeznaczy na ten cel środki, które odkładało, oszczędzało przez ostatni rok. 40% mówi o tym, że wystarczą im pieniądze z bieżących dochodów, z bieżącego źródła, więc tutaj nie potrzebują oszczędności. Natomiast jedynie kilka procent, 3-4% badanych mówi o tym, że sfinansuje komunię z kredytów bądź pożyczek.